Siema! Dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę, którą zaczęliśmy wczoraj. Misja zagrożona, wakacje wypełniona. Swoją drogą, jeżeli nie widziałeś tego odcinka, kliknij tutaj. A przed nami zwiedzanie kolejnych odległych miejsc. Tu są misja Górskie Szaleństwo. Postaramy się wspiąć na najbliższą górę i rozwiązać zagadkę spadających głazów. Możecie zostawić suba, bo znajdziecie tu sporo wiedźmińskiego kontentu i bez przedłużania lecimy. Górskie Szaleństwo. Odwiedź wioskę Gorgon. Spędzając czas w księstwie, Geralt słyszał plotki o jednej z najbardziej odległych wiosek księstwa, położonej na jego południowym skraju podnóża góry Gorgon. Wiedźmin zdał sobie sprawę, że nigdy nie był w tej wiosce, więc postanowił się tam wybrać, zastanawiając się, czy znajdzie tam jakieś ciekawe kontrakty. A skoro jest to tak zwane wiedźmińskie zlecenie, to wydaje mi się, że jak najbardziej znajdziemy tam jakieś fajne rzeczy. O kurde, to się znajduje na drugim końcu mapy. No dobra, to na początku do posągu. Łe, ty, gdzie to jest ta misja? Czekaj. Ty, kur... Ty, poczekaj. Gdzie jest ta misja? Nie da się tej misji zaznaczyć. Próbuję, śledź zadanie. A, jest, zaznaczone teraz. Coś się zepsuło wcześniej. Dobra, wiemy mniej więcej gdzie. No, faktycznie trochę daleko, jest to chyba najdalej oddalona jakakolwiek wioska. Widzimy się na miejscu. A i widzowie, jakbym tutaj przez Nohala mówił, to jestem chory, kiedy nagrywam te odcinki, także jeżeli nie będę w najlepszej dyspozycji słownej ani do prowadzenia odcinka, to mam nadzieję, że mi wybaczycie, no bo tak jak mówię, ciężko mi się kurde zbiera jakieś myśli, bo jestem chory, a też chorobę i kiedy nie idę do pracy, jest to jeden z momentów, kiedy mogę sobie ponagrywać właśnie dużo materiałów. No więc korzystam z okazji, no ale niestety troszeczkę pewnie ta jakość i te moje wypowiedzi nie będą tak błyskotliwe jak zawsze. Bossman, ale ego top jest posiadane chyba. Grosanci, kiwam w oko, chłopie, ja idę na górę. Wywalone w Grosantów. Co, czuję, że to będzie dobra zabawa, że my się kurde będziemy wspinać na tą górę tak naprawdę. Bo ja widziałem, a nie. Po prostu jest tu wioseczka. Okej. Myślałem, że gdzieś tutaj na górę będziemy się wspinać. Wioska została chyba stworzona bezpośrednio przez twórcę. Od samego początku do samego końca, także... Także gratulujemy. Dowiedz się, czy są dostępne jakieś kontrakty. Witam, co wy tu robicie? I co było dalej? To koniec historii? Tak, jemy ser po deserze. I oczywiście po głównym daniu, czyli kraby zamoczone kurwa w krewetkach. Wariacie, jestem wiedźminem, chłopie, co ty myślisz, że my jemy to, co znajdę, to zjem, no. Prosta piła. Dobra, jest faktycznie zlecenie, górskie szaleństwo, słuchajcie, mieszkańcy górskiego, kurde, miejscowości. Potrzebujemy odważnej duszy i doświadczonego alpinisty do rozwiązania zagadki głazów, które spadają z góry Gorgon, zabijając bydło. Uczciwa nagroda 450 złotych monet jest gwarantowana. Strażnik patrolu południowej granicy, kapitan Rudondeau. Górskie szaleństwo. Porozmawiaj z kapitanem. Przyjmuję zlecenie jako wiedźmak. Odpowiadam na to zlecenie. Zamierzam rozwiązać zagadkę spadających górskich kamieni. Poprzednia misja, jeżeli nie widzieliście poprzedniej misji, to pewnie wam tutaj wyskoczy i będziecie w stanie kliknąć, albo na końcu kliknijcie sobie w playlistę ciekawostek. Jest to, generalnie wczoraj graliśmy w to, no nie wiem kiedy to oglądacie, ale na pewno znajdziecie na kanale. Poprzednia misja była naprawdę fajnie zrobiona, była szybka, była ciekawa i dobrze się przy niej bawiłem, a to jest najważniejsze. Ta też ma dubbing. I to całkiem dobry. We could really use your assistance. Horrid problem we've got here. Indeed so. I'm listening. You see, the villagers used to graze their sheep on the valley, right beneath the mountain. However, some time ago, a terrible accident occurred. Out of nowhere, a boulder came crushing down from the mountain, almost killing the shepherd.
At first, we considered it a natural disaster, an avalanche. Until another boulder, and several more. Each time, shepherds brought their sheep to this very valley. Several knights tried to climb the mountain, but none succeeded in finding anything. Mm-hmm. Guess I gotta investigate. Sure. The valley is right there. You can find me here when you're back. The reward will be as promised. No dobra. Uwolnij wioskę od problemu spadających głazów. Sprawdź dolinę. To prawda, ominęła cię cała kurde zabawa na tej wypizdowej wariacie. Idziemy sprawdzić dolinę. No właśnie tak coś czułem, że widziałem przez chwilę jakiś fragment gameplayu, że chłop się wspinał na tą górę i coś tak czułem, że my tą górę właśnie odwiedzimy. Dlatego myślałem, że ta wioska nie będzie zaznaczona bezpośrednio na mapie, tylko będziemy musieli zadupcać po tych górach, chłopy je szukać, nie? Na szczęście zaznaczona była, ale wędrówka alpinistyczna niestety nas czeka. Albo stety. W końcu sam tego moda zainstalowałem. No jak na moje głazy. Furrow looks fresh. Boulder must have rolled through here. Spinaj się na górę i zlokalizuj źródło problemu. No wybornie. Tutaj jestem w stanie coś zbadać? Nie, musimy faktycznie udać się na samą górę. Co ty dupcysz? No dobra, zobaczmy co jest problemem spadających głazów. I od siekierynca trochę nas wędrówkę widzę czeka. Ciekawe, czy on tutaj ten region cały też musiał zrobić? Pewnie też. Brzydko to wygląda, no ale kurde, umówmy się, Dublink jest fajny, misja całkiem ciekawa. Tutaj spadające głazy i tak dalej. Fajnie też Gerward wycięty jest. Nie widzę jakiegoś problemu z tym oryginalnym Dublinkiem też Gerwarda. Fajnie to pocięli, fajnie to zrobili. Zapowiada się kurde całkiem ciekawa misja. Tak jak mówię, że ograliśmy. Ta misja nazywa się Górskie Szaleństwo, a my ograliśmy coś tam z kurortem. Przeklęte wakacje albo coś takiego. Nie pamiętam jak ta misja się nazywała. O, mapa, co się dzieje? Nie mogę iść dalej? Ty, to jak ja wejdę kurwa na górę? Nie no, dam radę, nie? Bo on to naprawił. Słyszałem na mieście, że on to specjalnie zrobił, żeby tak się dało tutaj wejść. Ja pewnie gdzieś okrężną drogą idę. No więc ci twórcy, albo ten twórca, który stworzył tą modyfikację generalnie, stworzył też poprzedniego moda z questem i był naprawdę fajny, był szybki, był przyjemny i był całkiem dobrze zrobiony, więc kurczę, mam wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o tego questa. No, jumpuj. Damy radę tędy? Kurde, musimy, jesteśmy oni szukali doświadczonych alpinistów, to jak na moje, to ja jestem. Gerwart doświadczony alpinista. Oj! Kurde, no i po alpinizmie, ty, na samą dół pewnie. Dobra, nie, mamy to, nie! Gunwart! Kurwa. Tragedia, ty, no stop, ej! Otrząśnij się! Kurwa. Ale drifta zajebałem, ty. Jo, cię dupca, jak ja mam tam wejść? Mapa mi pokazuje, że tędy, ale to... Mówiąc, czuję, że też mnie oszukuje ta mapa. Ty, widzę przede mną źródło problemu. Dawaj, Gunwart. Jesteśmy tak blisko. Trzymaj się. Damy radę. Musimy dać radę. Jesteś, kurwa, wiedźminem. Strzygę pokonałem się po takiej kurce. Pagórku nie dasz radę. No, jesteśmy chyba na miejscu. Tutaj będzie bezpiecznie wejść. Jo, my na miejscu. Witam. O kurde, ty. A tam co jest za zamek? Pokażę mapę. Dokładnie przed nami jest jakiś zamek. A, Tessa Mutna. Kurde, powiem wam szczerze, że to zajebiście wygląda. Z tej perspektywy, no. A
A tam coś jeszcze jest, patrzcie. Tam jest jakieś miasto kolejne. No oczywiście tam się dostać nie możemy, ale... Fajnie, że zrobili, że nigdy nie zwróciłem uwagi, że tam jest jakieś miasto w oddali. Miasto? Albo to góra jest? Nie wiem, wygląda na miasto. Bardzo ładnie wygląda stąd... No ten główny zamek tu są. Idziemy do góry. Ta góra też zajebiście wygląda. No oczywiście, kto mógł kurwa problem i zrzucać głazy? You have to tell me what's going on. Sorry, że tak cicho, ale... Czas umiera? Czemu nie? Why do you even care? Humans, walk their ships. Ships as walk. Ships as sight. Winds howling. Trollhouse stinky. All right, enough. Więc postanowił zabić człowieka, typowy skalny troll. But hearts is calm. Hearts is scream. Hearts is shite. Troll kill Harpses, but Harpses come again. Troll has to go, and here are Shipses. Troll know not what to do. Pomogę trollowi. Fine, I'll see what I can do. Nie wiem, czy gra trochę nie jest za cicho, zaraz zobaczymy. Nie no, wygląda na to, że jest git. Wypędź harpie z jaskini trolla. No dobra, łe kurde, to czy twoje 500 metrów po jakichś tych skalnych tych? Chłopie, co ty, zgłupiałeś? Gdzie ty masz tą jaskinię pieconą? Nie mogłeś sobie gdzieś bliżej jaskini znaleźć? Powiem wam szczerze, bardzo dobrze zrobione quest, wydaje mi się. Tak bardzo wiedźmińsko. Jak sobie przypomnę wszystkie interakcje, jakie mieliśmy z trollami, to zawsze było śmiesznie i zawsze było głupio. Także myślę, że bardzo odzwierciedlone. Odzwierciedlony quest i bardzo podobny do, że tak powiem, oryginału. Że jeżeli to by był quest pisany, szczerze mówiąc, przez CD Projekt Red, to za dużo i za bardzo, to ja bym się, szczerze mówiąc, kurde, nie zdziwił. No bo jest tak napisane właśnie w CD Projektowym stylu, nie? Łe, tylko żeby nie zginął, szybki saving. Szybki saving, tak w razie W, nie? Żebyśmy tutaj nie padli. Wypędź harpie. Mogliśmy też zabić, widzę, te nekery, ale mi się nie chciało tam zaglądać. Może z powrotem, jak będziemy wracać do tego trolla, to pójdziemy do tych... zabić te gagatki. A skoro one tam w ogóle są, to coś mi się wydaje, że tam może być coś ukrytego, albo coś ciekawego, jakieś ciekawa notatka, albo coś takiego, więc wydaje mi się, że tam zajrzymy prędzej czy później. Dobra, pokaż swoje drifterskie te umiejętności. Tylko potem, jak ja tu wejdę, kurde, na górę znowu. Trochę mnie wkurza, że to jest tak bardzo oddalone od siebie i że po tym muszę zadupcać, po tej górze. Strasznie tu niewygodnie się chodzi. Buty uwierają, chłopie. Kamloty w butach co chwilę są, bo jesteśmy na kamienistym tym wybrzeżu. Znaczy wybrzeżu. Jakim wybrzeżu, kurwa? Na górze jesteśmy, a góra jest głównie, kurczę, umówmy się, z kamienia zrobiona, no nie? Ze skały. Dobra, zakładamy sobie kuszę moją wiedźmińską. Wiedźmińskiego cechu kota. I chodźcie! Trochę was tutaj jest, szczerze mówiąc, ale ja mam... zajebiste strzały, powinienem sobie z wami poradzić. Tylko żeby się nie bagowały, bo właśnie to jest problem tych harpi pieprzonych i tych latających postaci w tej grze. Że oni wszyscy są zbagowani, nie? Wyciągaj miecz srebrny i mucisz. Czekamy na jakiegoś oponenta. Pyk! Jeden. No dawaj, dawaj, zapraszam, 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 panowie. A swoją drogą, jeżeli chcecie sobie odświeżyć Wiedźmina trójeczkę, bo oglądaliście albo graliście 3 lata temu, 2 lata temu,
to całą 101 odcinkową serię z każdym możliwym dodatkiem znajdziecie na tym kanale. Nie tylko ze zwykłymi dodatkami, ale też z różnymi modami, tak jak teraz, z różnymi questami. Tylko żebym to nie wpadł do dziury, bo zaraz się zbaguje. Pewnie daleko szukać nie będziecie musieli, żeby znaleźć akurat tą serię. Ale jak coś, to wam jeszcze podlinkuję playlistę. Na początku te odcinki były takie kurde średnie, bo ja wtedy też wracałem po przerwie kilkumiesięcznej i dziwnie mi się nagrywało, ale potem już mi to weszło w krew i tam od 10-20 odcinka już się to naprawdę fajnie ogląda. Przynajmniej z mojej perspektywy. Te pierwsze odcinki były takie bardzo... nic tak za bardzo nie robiłem, tak po prostu grałem sobie w gierkę. A ja zazwyczaj jestem bardzo energiczny na tych odcinkach i tak jak widzicie, ja ciągle coś poplolę, nie? Nie wiem dlaczego, ale tak mam i też mam wrażenie, że jeżeli ciągle coś gadam, to te odcinki są atrakcyjniejsze, że to się jakoś dużo fajniej ogląda. Szczególnie, że dzisiaj te takie właśnie szybkie treści pomontowane z dużą ilością efektów są popularne, to chociaż na gameplayu za bardzo tego zmontować nie mogę. Znaczy mogę, ale też nie mam za bardzo czasu. To chociaż mogę coś sobie pogadać, żeby utrzymać uwagę widza. I lubię to robić, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Sprawia mi to radość, uważam, że odcinki są fajne i wydaje mi się, że też całkiem kurde nieźle się później to ogląda. Gdzie tu jest wejście do tej jaskini? Gdzieś tutaj na górze. Czy ja jestem w stanie tu wejść? No kurde, co? Ja nie jestem? No nie no, ciężko widzę. Dobra, łe! No ty, gdzie tu jest wejście? Łe, nie! Nie. Nie spadam tam na dół. Odmawiam, nie? Nie interesuje mnie to. Odmawiam spadnięcia na dół. Odmawiam. Kurde, blaska. Właśnie o tym mówię. To wypędź HRP z jaskini, kurwa trola. Właśnie o tym mówię, że ten teren został kurde źle zrobiony. Znaczy... No, zły wybrany teren. Ta poprzednia misja była fajna, bo teren był dobry. Szybko sobie wykonaliśmy misję, wszystko było w porządku. Tutaj pobagowany gówno, trzeba skakać. Dobra, może tak naprawdę kurwa wejdziemy jakoś inaczej. Na przykład spadnę jednak tędy, co? Dam radę? No nawet spaść na dół nie dam rady. Gdzieś tutaj jest wejście do tej jaskini trolla. Pokazuje mi, że wyżej. No jak kurwa wyżej? A, muszę wypędzić harpie i tam jest ich gniazdo. Nie, to wy chyba pogubiliście, jak ja tam wejdę. Ty, twórcowi chyba odpieczyło od kaski, nie? Od kaski, odpieczyło. Normalnie, dobra, ty. Tu jest bugowana harpia, ale już chyba wiem, jak tam mam wejść. Trzeba je odbugować trochę, pomóc im spaść na ziemię, odsątnąć się. Zejść na ziemię, wariacie. Cesnek gwiazdozyć, pach. Dlatego, żebym ja teraz znowu nie spał, żeby one się nie zrespiły. Jeszcze jedna! Okej, duszę. Dobra, mamy to. Teraz wydaje mi się, że jakoś kurde tędy damy radę. Tutaj wygląda jakbyśmy mieli... Mogli po tym wejść? Jo! Ale i tak, naprawdę, twórcą ty... Oni się powinni nieźle kurde odsąsnąć. Nie! Dobra, tak, Jod się kręcasz. W penisie poczułem adrenalinę, właściwie to w jądrach. Siema troll, wyczyszczony dom został. On se śpi. Solved your problem. Go home. You're done here. No i Gituwen, dogadani w takim razie.
You're back, Master Witcher. O, did you find anything? Nie musiałem jeszcze schodzić. You can go back to your fields. What did you find there, though? A rock troll. A very well-developed rock troll. Ugh, those damned beasts. Good to know there's one less to worry about. Took care of it. As promised, your reward. Farewell, Master Witcher. No więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tego questa. Kurde, całkiem dobry quest, nie będę ukrywał. Całkiem dobry quest, naprawdę mi się podobał. Myślę, że tym pięknym widokiem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli interesują was ciekawostki, kliknijcie sobie w tą playlistę. Znajdziecie, zostawcie suba, bo znajdziecie tutaj dużo właśnie kontentu z Wiedźmina. I co, czekamy na Wiedźmina 1 remake, czekamy na Wiedźmina 4. Czy jeszcze znajdę jakiś usunięty kontent, który nie trafił do gry? Nie wiem, ale wiem, że mam w planach nagrać dużo odcinków odnośnie Wiedźmina, odnośnie całego lore wiedźminowego, także dużo tutaj tych odcinków znajdzie się. Widzimy się jutro godzina 14 i 16, bo odcinki są codziennie, dwa razy dziennie.